Ten, który daje prawdziwą nadzieję. Myśleliśmy, dlaczego jesteśmy świadkami coraz większej liczby samobójstw. W 2014 roku WHO, ta organizacja ONZ-owska działa odnośnie zdrowia, przynajmniej tak ma to robić, powiedziała, że co 40 sekund gdzieś ktoś na świecie popełnia samobójstwo. I w 2014 roku robili takie założenie, że w roku 2020 już co 22 sekundy ktoś będzie próbował odebrać sobie życie, a tych ludzi, którzy będą próbowali odebrać sobie życie, będzie 10-krotnie więcej niż było to 7-8 lat temu. Liczba samobójstw podejmowanych przez dzieci i młodzież w grupie wiekowej 13-18 lat zwiększyła się o 56% w okresie tak zwanej pandemii pomiędzy latami 2019-2021. W większości europejskich krajów więcej ludzi traci życie, dlatego że je sobie odbiera, niż ginie na drogach w wypadkach samochodowych. Co sprawia, że coraz większa ilość ludzi jest uzależniona od środków psychotropowych, że lawinowo rośnie liczba ludzi, którzy się targają na własne życie? Co sprawia, że coraz większa ilość ludzi zaczyna mieć problem z depresją? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jesteśmy świadkami rozpadu coraz większej liczby małżeństw? Czego zabrakło, czego coraz bardziej brakuje w naszym świecie? Co sprawiło, że Jack Coverkin, który asystował przy 130 zabiegach eutanazji, nie był nazywany doktorem śmierci, ale aniołem miłosierdzia? Co to sprawia? Myślę, że tego, czego najbardziej brakuje w świecie, w którym żyjemy, to nadzieja. Rzymian 8:24 mówi: w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Społeczeństwo, w którym żyjemy, jest totalnym ignorantem, jeśli chodzi o duchową sferę życia. To, na czym się ludzie obecnie koncentrują, to życie tu i teraz. To zajmuje uwagę, wysiłki, pieniądze współcześnie żyjącego człowieka. Ale gdy przybywa nam lat, to ze zdziwieniem odkrywamy, że to, co może zaoferować świat, to nie wystarczy. To nie wystarczy. Emerytowany oficer marynarki wojennej na spotkaniu z młodymi ludźmi powiedział taką rzecz i ja ją zacytuję w całości. Doceniajcie życie, dopóki możecie, bo jesteście w wieku, w którym macie jeszcze wybór. Ale pamiętajcie, że czas biegnie do przodu. Gdy jesteście nastolatkami, myślicie, że możecie zrobić wszystko i tego próbujecie. Nawet nie zauważycie, jak będziecie mieli już 30 lat. Po 30 zakładacie rodzinę, zaczynacie zarabiać pieniądze i dziwicie się, co się stało z okresem między 20 a 30 rokiem życia. Gdy będziecie mieli około 40, to pojawi się wokół twojego pasa taka poduszka asekuracyjna i dorobicie się dodatkowego podbródka. Muzyka stanie się zbyt głośna, a twoja znajoma ze szkoły średniej zostanie babcią. W wieku 50 lat będziesz miał pierwszą operację. Będziesz mówił, że to zabieg, ale w rzeczywistości to była operacja. W wieku 60 lat będziesz miał poważną operację. Muzyka jest ciągle za głośna, ale dla ciebie to już nie ma większego znaczenia, bo i tak słabo słyszysz. W wieku 70 lat, od 5 lat będziesz ze swoją żoną na emeryturze. O 14 regularnie będziesz jadł obiad, swoje poranki zaczniesz spędzać w centrach handlowych, poszukując taniego, zdrowego jogurtu z jak najmniejszą ilością tłuszczu. W wieku 80 lat doznasz udaru i będzie się to opiekowała młoda pielęgniarka, do której będziesz mówił: mama. Czy macie jakieś pytania? Zwrócił się do młodych, słuchających go ludzi. Ludzie ciągle otrzymują przesłanie, że tak wygląda życie. Że wszystko, co tu mamy, to nasze obecne życie. I trzeba je wycisnąć tak jak cytrynę. Jimi Hendrix mówił, że w życie trzeba się wgryzać tak jak świeże jabłko. To przesłanie dociera do nas z każdej strony, ale wiemy, że to nas nie zadawala, że tęsknimy
za czymś więcej. Dante powiedział, życie bez nadziei jest piekłem. Ktoś inny stwierdził, gdy nie ma nadziei dotyczącej przyszłości, to nie ma radości i nie ma mocy w tym, co dzieje się dzisiaj. Biblia mówi, gdy nie ma wizji, naród ginie. I dłuższy fragment z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 13 werset i dalej. I tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadów od Jerozolimy, i rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżył się, szedł z nimi, lecz ich oczy były zasłonięte tak, że Go nie poznali. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie ze sobą? I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając jeden imieniem Klofas, rzekł do niego, czy tyś jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Lecz niektóre nasze niewiasty były wczesnym rankiem grobu, wprawiły na zdumienie, bo nie znalazły jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów powiadających, że on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zostali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił, rozłamawszy, podawał im, wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu i rzekli do siebie, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze, jak go poznali po łamaniu chleba. Ewangelista Łukasz mówi, że ci dwaj uczniowie mieli nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izraela. Oni mieli taką nadzieję, ale ich nadzieje zostały ukrzyżowane i włożone do grobu wraz z Jezusem. Teraz rozmowa, którą prowadzą, jest pełna pesymizmu. Ich nadzieje były już przeszłością, która minęła. Opuszczali Jerozolimę. Wszystko się skończyło. I wtedy niespodziewanie dołączył do nich Jezus. Ukrył przed nimi to, kim był. Ale w ciągu kilku następnych godzin zmartwychwstały Jezus całkowicie zmienił ich stosunek do życia i dał im moc, by zmierzyli się z przeszłością. Z przyszłością. I chcę zobaczyć, żebyśmy zobaczyli trzy rzeczy, które w tym dniu otworzyły przed nimi drzwi nadziei. Ten fragment pokazuje nam trzy rzeczy, które otworzyły przed tymi dwoma uczniami drzwi nadziei. I chcę, żebyś pamiętał, że teraz Jezus to samo przesłanie ma również do ciebie, nie tylko do tych dwóch, którzy szli do Emaus. Pierwszy krok. Otwierający przed nimi nadzieję to wyjaśnienie znaczenia pism. Powiedział im, o nierozumni, o głupi, o gnuśnego serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Jezus napomniał ich z tego powodu, że byli zniechęceni i z tego powodu, że byli nieświadomi, nie wierzyli w to, o czym mówiła ta księga, przepowiadając te rzeczy o Mesjaszu. Innymi słowy, parafrazując, panowie, nie czytaliście Izajasza 53 rozdziału, który mówi o tym, że Mesjasz będzie prowadzony jak owca na rzeź i że nasze grzechy zostaną na niego włożone. Nie czytaliście tego, panowie?
A nie czytaliście Dawida i tego, co powiedział w 22 psalmie, że moje ręce i stopy zostaną przebite? Nigdy tego nie czytaliście? Co myślicie o 16 psalmie, gdzie napisano: nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych, nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. Czytaliście to? Biblia mówi, że poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków tłumaczył im każdy fragment Pisma odnoszący się do niego. Pytanie, czy Jezus nie mógł się od razu im objawić na tej drodze? No przecież mógł. Ale On chciał, by ich wiara była oparta na solidnym zrozumieniu Pisma i tego, co ono mówi, a nie na dramatycznym, emocjonalnym przeżyciu. Dlatego tego nie zrobił. Jedną z dróg, na której Jezus oferuje Tobie nadzieję, jest Pismo. Hieronim, ten, który przetłumaczył całe Pismo, to na tak zwana zamieją pod postacią to tłumaczenie wulgatę, powiedział: nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. Jeżeli chcesz mieć nadzieję, prawdziwą nadzieję, pierwsza rzecz, od której powinieneś zacząć, to zacząć czytać Pismo, studiować Pismo. W czasie Świąt Wielkiej Nocy śpiewamy o tym, że On żyje. Pytanie brzmi: a skąd wiemy o tym, że On żyje? No i ta pieśń odpowiada: wiem o tym, bo On żyje w moim sercu. No fajnie, to fajna pieśń, ale lepiej, gdyby twoja nadzieja i moja opierała się na czymś więcej niż tylko na ciepłym uczuciu, jakie jest w moim sercu. Dlaczego? Dlatego, że gdy nad twoje życie nadciągnie taki storm, który uderzy, że twoje uczucia zostaną zmiecione i nie będziesz odczuwał w swoim sercu tego, że Jezus jest blisko, to taka nadzieja oparta tylko na takich emocjach jest niewystarczająca. Nadzieja opierająca się jedynie na przeżyciu, tym, co się wydarzyło w twoim sercu, nie będzie rzeczą, która będzie innych ludzi prowadziła do Jezusa. Będą uważali ciebie za osobę naiwną. Jeżeli twoja nadzieja ma się oprzeć sceptycyzmowi, ciężkim okolicznościom, to musi być oparta na solidnych, biblijnych posadach i na intelektualnych podstawach, jeżeli to ma być solidna nadzieja. Rzymian 15:4 mówi tak: cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, trwali przy nadziei. Pewna znana ateistka i dziennikarka była zapytana, dlaczego tak wielu ludzi obawia się rozmowy z nią przez szklanym ekranem, przed kamerą, a ona powiedziała: powiem, dlaczego niektórzy chrześcijanie boją się rozmowy ze mną. Oni nie są pewni, że to, w co wierzą, jest prawdą. I dlatego się mnie boją. Gdyby byli przekonani, że to jest prawdą, to, co wierzą, to nie mieliby żadnych powodów, żeby się obawiać rozmowy ze mną. I miała rację. Wielu chrześcijan ma obawy, że to, w co wierzą, nie ostoi się w konfrontacji z nauką. I gdy ktoś rzuca im takie wyzwanie, to czują się zakłopotani. To nie mieści się w głowie, ale tak się dzieje. Chcę, żebyś zapamiętał, że większość ludzi, którzy sprzeciwiają się chrześcijaństwu, nie mają przeciwko niemu żadnych solidnych, intelektualnych argumentów i zarzutów. To, co mają, to osobiste uprzedzenia. Większość ludzi, którzy atakuje chrześcijan, nie mają żadnych solidnych argumentów i zarzutów. Mają uprzedzenia. Nie lubią tego pomysłu, tej idei, że jest ktoś, przed kim mają być odpowiedzialni. To im nie pasuje. Nie pasuje im osoba, która miałaby mieć nad nimi autorytet. Ci ludzie nienawidzą myśli, że istnieje prawda absolutna. I to im nie pasuje. Nastolatek umówił się ze swoim sąsiadem, że po prostu skosi mu trawnik za 50 zł. I po pewnym czasie ten właściciel patrzy, a ten młodzieniec siedzi sobie na drzewie, popija Coca-Cola, a drugi, jeszcze mniejszy, jego kosiarką po prostu strzyże ten trawnik. No i bał się o jakość tego strzyżenia, więc podchodzi do tego, który siedzi na drzewie i mówi: słuchaj, mówi, no nie wiem, czy za 50 zł ta robota ma być wykonywana przez dwoje ludzi.
A nastolatek, ten, który siedział na drzewie, mówi, płacę mu za to 40 zł, a ta pozostała dycha sprawia, że mogę być szefem. Ludzie odrzucają Jezusa, bo chcą być szefem. To nie jest zbyt mądre. W końcu za to bardzo wiele zapłacą, ale przez krótki moment mogą być szefami, panami swojego życia, mogą robić to, co im się chce. To jest tak atrakcyjne. I chcą korzystać z przyjemności, jakie daje świat, w którym żyją. Nie zdając sobie sprawy z ceny i z rachunku, który będzie bardzo wysoki. Nie musisz się tłumaczyć przed takimi ludźmi ze swojej nadziei. Nasza wiara jest oparta na historycznym fakcie, że Jezus Chrystus powstał z grobu i ten grób jest pusty. Im więcej czytasz Biblię, tym bardziej zweryfikowana jest twoja nadzieja i masz coraz więcej dowodów potwierdzających twoją nadzieję. Fakty są takie, że wielu największych ludzi, jacy żyli na ziemi, to byli chrześcijanie. Apostoł Paweł, doktor Łukasz, doskonały historyk, Augustyn, Marcin Luther, John Calvin, John Wesley. Większość z nich to byli najwięksi naukowcy swoich czasów. Jonathan Edwards, którego Pan Bóg użył do przebudzenia w całej Ameryce, był rektorem Uniwersytetu w Princeton. Kto o tym wie? Uważa się chrześcijan za półgłówków, ludzi niedokształconych. C.S. Lewis, profesor Oxfordu, był agnostykiem, ale uważne studiowanie Pisma doprowadziło go do osobistej wiary w Jezusa. Powiedział ten Lewis, że przyszedł do Królestwa Bożego krzycząc i kopiąc, bo większość uważała, że chrześcijanie to ludzie niezbyt myślący, dlatego że zrobił z tego swojego przyjścia dużo hałasu. Jego apologetyczna książka Chrześcijaństwo po prostu przyprowadziła tysiące myślących ludzi do Jezusa Chrystusa. Isaac Newton, Boyle, Faraday, Pascal. Słyszeliśmy te nazwiska? Wszyscy byli chrześcijanami. W sytuacji, gdy nasza nadzieja jest atakowana i podważana, nie wystarczy powiedzieć, ja wiem, że Jezus żyje, On żyje w moim sercu. Musisz studiować Pismo i mieć solidne argumenty dla twojej wiary. 1 Piotra 3,15 mówi tak. Bądźcie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Druga rzecz, która pomogła uchwycić tym dwóm nadzieję. Nie tylko to sprawiło, że pisma zostały przed nimi otwarte, ale oni otworzyli swój dom dla Jezusa. Ci dwaj otworzyli swój dom dla Jezusa. I zbliżali się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej i przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. Dla nas byłoby bardzo dziwną rzeczą zaproszenie obcej osoby do naszego domu. Pamiętam, jak przed wielu laty pojechałem na Ukrainę, chciałem zrobić niespodziankę ludziom, którzy mnie zaprosili, że nie pytając i nie dzwoniąc do nich, chciałem stanąć u progu ich domu, zadzwonić i mówić, oto jestem. Ale nie mogłem znaleźć takiegoś pierełka, jakaś to ulica była. Było już, zaczęło się ściemniać i wjechałem na takie wielkie blokowisko i pytam tam takiego napotkanego gościa, gdzie jest ta ulica. Mówi, a to tam dalej, mówi, tam byś to znalazł. Mówi, ale już jest późno, chodź do mnie, ja mieszkam na 6. piętrze, rozmawiamy, spędzimy czas, pierynaczujesz, przenocujesz, a jutro sobie pojedziesz. I tak sobie pomyślałem, czy to jest możliwe, żeby w Polsce coś takiego się wydarzyło. Nasze domy są coraz bardziej taką zamkniętą, że tak powiem, twierdzą. Dzisiaj coraz częściej, nawet gdy chcemy kogoś zaprosić na jedzenie, to nie zapraszamy do swoich domów, tylko zapraszamy, no nie wiem, młodzi ludzie idą do KFC, do McDonalda, do burgerowni, prawda? Coraz częściej zaczynamy jeść poza domem. Młody małżonek, zapytany o to, co jego żona przygotowała na wielkanocny obiad, odpowiedział rezerwację. Ale gdy nasi wędrowcy zasiedli do stołu, wydarzyło się coś niezwykłego. Spróbujmy posłuchać tego 30 wersetu, próbując znaleźć coś, czego być może nigdy nie zauważyliśmy w tym tekście. Cytuję. Gdy zasiedli do stołu,
wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Czy dostrzegamy coś niezwykłego w tym zachowaniu Jezusa, w tym fragmencie? Czy jest coś niezwykłego w tym, co zrobił tu Jezus? Ja dostrzegam jego niecodzienne zachowanie. Kim był Jezus w tym domu? I co, gość serwuje, obsługuje tych, którzy są w jego domu? Jezus był w tym domu gościem, a on tak naprawdę przejął inicjatywę gospodarza. Gdy zapraszasz kogoś do domu, to ty serwujesz, ty podajesz, ale tutaj Jezus bierze chleb, błogosławi ten posiłek modlitwą, podaje chleb, który złamał. Wiesz, co mi to mówi? Jezus nie jest usatysfakcjonowany i nie chce być jedynie gościem w twoim życiu, w moim życiu. On chce być gospodarzem. To nie jest miły gość. On ma zupełnie inną pozycję. To gospodarz. To Pan. Chcę być szczery wobec tych z nas, którzy nie są chrześcijanami lub wahają się w podjęciu decyzji, by nimi zostać. Jezus Chrystus chce przejąć kontrolę nad twoim życiem. Usłyszałeś? Jezus Chrystus chce przejąć kontrolę nad twoim życiem. On nie jest zainteresowany twoją pozytywną opinią o nim jako o wielkim nauczycielu moralności. On nie jest w ogóle tym zainteresowany, tą twoją opinią. Jezus Chrystus chce przejąć kontrolę nad twoim życiem. Jezus mówi, zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźnie świadectwo o mnie. Jezus Chrystus chce mieć relację, osobistą relację. Nie zadowalają go jakieś okazjonalne wizyty w kościele przy okazji niedzieli, świąt, ślubów, pogrzebów. To, czym on jest zainteresowany, to jest zainteresowany kontrolą mojego i twojego życia. On chce być Panem mojej rozrywki, mojej muzyki, moich pieniędzy, mojego języka, mojego małżeństwa, mojej pracy, moich wakacji, wszystkiego. Tylko taki przychodzi i tylko taki jest Panem. Często można usłyszeć następujące zdanie. Nie mam nic przeciwko temu, aby ludzie chodzili do kościoła i byli religijni tak długo, jak nie będą okazywali w tym fanatyzmu. Gdy rozumieją przez to, że dana osoba nie powinna być ekscentrykiem, który przekracza wszelkie normy społeczne lub jest zagrożeniem dla innych, to ja się zgadzam. Ale jeżeli ktoś mówi o drugiej osobie, że jest fanatykiem religijnym, dlatego że poważnie traktuje podejście do wiary, na tyle poważnie traktuje pismo, że to pismo ma wpływ na codzienne decyzje podejmowane przez tą osobę, to ja nie zgadzam się, że ktoś taki jest fanatykiem. Wiara nie jest ważną sprawą. Ona jest najważniejszą sprawą. To sprawa życia i śmierci. To sprawa nieba i piekła. Gdybyś zachorował na chorobę nowotworową i dostał lekarstwo, które gwarantuje 100% wyleczenie, to nie przyjmowałbyś go sobie tak, od tak sobie, od czasu do czasu. Tak byś to robił? Byś był fanatyczny w tym, żeby w odpowiedniej godzinie, w odpowiednich dawkach to stosować. Nie mówiłbyś innym o lekarstwie i o tej terapii od czasu do czasu, jak sobie byś przypomniał. Zrobiłbyś wszystko, by z tą wiadomością dotrzeć i z tym lekarstwem do jak największej ilości ludzi. Wiesz, co mówi Jezus? Chcę, żebyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. Możesz być fanem piłki nożnej. Możesz jeździć setki kilometrów na każdy mecz. Możesz mieć ściany swojego pokoju oklejone jakimiś tam plakatami i zdjęciami ulubionych piłkarzy. Wszystko w twoim życiu może się kręcić wokół futbolu i to jest akceptowalne. Jesteś fanem, jesteś kibicem. Ale jeśli jesteś chrześcijaninem zdecydowanym, by naśladować Jezusa Chrystusa, to jesteś religijnym fanatykiem.
To jest świat, w którym żyjemy i to jest myślenie świata, w którym żyjemy. Podaję ciekawą definicję chrześcijańskiego fanatyka. To jest ktoś, kto kocha Jezusa bardziej niż ty. Chrześcijański fanatyk to jest ktoś, kto kocha bardziej Jezusa niż ty. Dwóch uczniów zaprosiło Jezusa do domu, a on całkowicie przejął kontrolę. Ich życie zostało zmienione. To już nie był Mesjasz, o którym mówiła Stara Księga. Otwarcie przed nim domu sprawiło, że stał się ich zbawcą, który był teraz w ich życiu obecny każdego dnia. Dlatego śpiewamy pieśń: moja nadzieja jest oparta jedynie na przelanej krwi Jezusa. Teraz kilka słów do rodzin, które mają małe dzieci. Jeżeli chcesz, by to, w co ty wierzysz, było bliskie twoim dzieciom, miało wpływ na ich życie, to jest bardzo ważne, ażeby twój dom był otwarty dla Jezusa, dla Jego ludzi i w ogóle dla ludzi. Tego, co najistotniejsze, jeśli chodzi o nadzieję i wiarę, dzieciaki nie nauczą się na zajęciach szkółki niedzielnej, która jest bardzo potrzebna, ale poprzez to, że Jezus będzie kimś realnym w twoim domu każdego dnia. Twój dom musi być czymś więcej niż sypialnią i bezpiecznym miejscem, w którym mogą się dzieciaki uczyć, dostaną jedzenie. To ma być miejsce, w którym twoje dzieci się będą uczyły najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o Chrystusa. Warto, żeby na ścianach twojego domu były fragmenty z Pisma. Warto, żeby w twoim domu, na twoich półkach były dobre książki, dobre filmy. Modlitwa powinna być obecna przed posiłkiem i w ważnych momentach twojego życia. Twoje dzieciaki powinny częściej widzieć ciebie z Biblią niż wpatrzonego z pilotem przed ekranem twojego telewizora. Jeżeli chcesz, żeby naprawdę twoje życie, w ślady twojego życia weszły twoje dzieciaki. Dzieci będą dużo bardziej chętne na podzielenie twojej nadziei, gdy będą każdego dnia widziały ciebie pochylonego nad księgą i twoje kolana zgięte w modlitwie do Boga. Gdy będą obserwowały i słuchały to, jak traktujesz swoją żonę i swojego męża. Jakie słowa wypowiadasz do tych, którzy odwiedzają twój dom i do siebie nawzajem. Księga Powtórzonego Prawa, 11 rozdział, 19-20 mówi tak. Uczcie ich, chodzi o słowa Boga, też swoje dzieci. Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz drogę, przed snem, kiedy wstajesz. Wypisz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach. Niech dzięki temu pomnożą się wasze lata i lata waszych dzieci w tej ziemi, którą Pan przysiągł waszym ojcom, że im ją dana tak długo, jak trwają lata niebios nad ziemią. Innymi słowy, jeżeli chcesz dzielić z dziećmi wieczność w jednym miejscu, to zacznij właściwie żyć, gdy są małymi dziećmi i właściwie im mówić o Jezusie. Uczyń swój dom taką szkołą, w której będą mogły poznawać Jezusa Chrystusa. I trzecia rzecz, której uczymy się od dwóch uczniów idących do Emaus, która sprawiła, że zaczęli mieć prawdziwą nadzieję. Otworzyły się im oczy i odkryli logiczne podstawy dla swojej wiary. Łukasz 24:31 mówi tak. Wtedy otworzyły im się oczy, poznali Go, lecz On znikł. Dlaczego nagle rozpoznali Jezusa? Może w jakiś nadzwyczajny sposób Jezus w tym momencie się objawił? A może zaczął się modlić i poznali Go po sposobie, jaki to robił? Może tak, może nie. Myślę, że poznali Go w chwili, gdy podawał im chleb. Biblia mówi, że w tym momencie, gdy wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać, wtedy otworzyły im się oczy. Gdy brali chleb z rąk Jezusa, zobaczyli coś, co sprawiło, że ciarki zaczęły przebiegać przez ich plecy. Ich serca zaczęły bić jak oszalałe, ich oddech przyspieszył, bo w tym momencie, gdy brali chleb z Jego rąk, zobaczyli Jego blizny. Uświadomili sobie, że to Jezus, którego ukrzyżowano, a teraz On jest żywy, powstał z grobu. I myślę, że stali tam z otwartymi oczyma i teraz wiedzieli, że jest to zmartwychwstały Pan. I w tym momencie Jezus zniknął.
Oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie pałało, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism? I chociaż była już noc, chociaż do Jerozolimy było ponad 11 kilometrów, to natychmiast wrócili do tego miasta i podzielili się jedną wiadomością. Jezus żyje. Mamy nadzieję. Mały chłopiec poprosił swojego wujka, który był ateistą, aby przyszedł i zobaczył dopiero co urodzone szczenięta. I powiedział tak, wujku, te szczeniaki są ateistami. No i wujek się bardzo ucieszył, że miał taki wpływ na swojego małego bratanka. Ale po tygodniu wujek ponownie odwiedził swojego bratanka i mały chłopiec mówi do wujka, wujku, zobacz moje małe chrześcijańskie szczenięta. Wujek odpowiedział, myślałem, że one są ateistami. A chłopiec na to, tak, były ateistami, ale teraz otworzyły im się oczy. Chciałbym rzucić wobec siebie wyzwanie, byś otworzył swoje oczy na fakt zmartwychwstania. Źródło nadziei było tuż obok nich. Ale zanim ich oczy się nie otworzyły, o tym nie wiedzieli. I mieli rozpacz, a nie mieli nadziei. Niektórzy z nas zaglądali w poszukiwaniu spełnionego życia do każdego miejsca, z wyjątkiem tego oczywistego miejsca, w którym jest spełnione życie, którym jest dawca życia. Wzywam cię, otwórz oczy. Badania wskazują, że chrześcijanie, którzy regularnie uczestniczą w nabożeństwach, chorują o połowę mniej od tych, którzy tego nie robią. Twarde wyniki badań. Gdy Biblię traktujesz na serio, to wskaże ci ona najzdrowszy sposób życia. Będziesz wolny od palenia, od picia, od chorób wenerycznych, od narkotyków i od wielu innego badziewia. Nawet to, co Pismo mówi o dniu odpocznienia, pozwoli ci się pozbyć stresu, jaki kumuluje się w tobie w ciągu tygodnia. Robiono eksperymenty jeszcze w czasach komunistycznych, że gdzieś głębokiego tam sojuszu, że ludzie nawet w niedzielę pracowali i bardzo szybko wydajność tych ludzi i ich stan się bardzo szybko pogarszał. Co więcej, będąc chrześcijaninem, jesteś w bardzo pomocnym dla siebie środowisku i to ma pozytywny wpływ na twoje fizyczne i psychiczne bycie. Chrześcijańskie życie jest najzdrowszym życiem. Pismo ma najlepszą receptę na spełnione życie. Otwórz oczy i zobacz, że Jezus oferuje życie i to nie byle jakie życie, obfite życie. Dzisiaj jadąc na nabożeństwo widziałem sporo ludzi, którzy biegali i nie biegli tak ubrani do kościoła. A wiesz, co Biblia mówi? Jeszcze nie przeczytałem w żadnej recepcie, w żadnym sposobie na zdrowego odżywiania, który prowadzi do przedłużonego życia. A wiesz, co Biblia mówi? Że kto szanuje swoich rodziców, to będzie długo żył na ziemi. Dziwne. Kto korzysta z takiej recepty? A tu masz samego Boga, który to obiecuje. Jezus powiedział, kto więc słucha słów moich i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Życie, prawdziwe chrześcijańskie życie jest najbardziej szczęśliwym, najbardziej spełnionym życiem. Jezus wielokrotnie powtarzał, błogosławieni jesteście, gdy zachowujecie moje słowa. Słowo błogosławieństwo oznacza radość, szczęście, którego świat nie jest w stanie ci ukraść. W rzeczywistości chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie są najbardziej szczęśliwymi ludźmi. Oczywiście są też tacy chrześcijanie, którzy wyglądają na takich, którzy zostali ochrzczeni w occie. Ale to nie są prawdziwi chrześcijanie. Jak rozmawiasz z tym i go naciśniesz, to to, co z niego wypływa, to ocet, bo w nim nie ma życia. Jest ocet, jest zgorzknienie. Nie ma Chrystusa i nie ma Jego panowania w ich życiu. W większości prawdziwi chrześcijanie są szczęśliwymi ludźmi, bo nie polegają na rzeczach z naszego świata, które się degenerują, ulegają zepsuciu i nie dają trwałej satysfakcji. Oni na tym nie polegają i dlatego nie ma zawodu, nie ma rozczarowania. Psalm 146, 5 werset, cytuję. O jak szczęśliwy jest ten, któremu pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu jego Bogu.
Nie wiem, czy słuchacie i obserwujecie naszą siostrę Basię. Jedna z najszczęśliwszych osób. Chociaż nie jest jej łatwo. Bo ma zmartwychwstałego Pana. Bo ma blisko z Nim relacje. Bo nikogo nie obgaduje. Nie ma pretensji do nikogo. Ona mówi o jednej rzeczy, o swoim Panu, który jest jej życiem. Otwórz oczy na ten fakt, życie chrześcijańskie, w którym jest to życie, w którym jest najwięcej pewnej nadziei. Każdy cel, jaki sobie ustanowisz w życiu, jest ograniczony czasem. Każdy. Twoja drużyna zacznie przegrywać. Stracisz pracę. Biznes się skończy. Twoje ciało będzie coraz słabsze. Dzieci się wyprowadzą. Współmałżonek umrze. Jednak nadzieja w Chrystusie jest wieczną nadzieją. On zwyciężył śmierć i obiecał, że my również zwyciężymy. I nic nie jest w stanie pokonać ani zabrać tobie tej nadziei. Życie jest zbyt krótkie, a śmierć zbyt pewna, aby tracić ją na złudzenia, jakie oferuje ci świat. Chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie dobrze sobie radzą z największymi przeciwnościami, jakie może przynieść im życie. Nawet w ten czas, gdy cierpią, mają prawdziwą nadzieję. Nawet gdy są smutni, to jest na końcu tego smutku radość. Mają stałą i pewną nadzieję. Dlaczego? Dlatego, że z całego serca wierzą w słowa Jezusa, że te słowa, które On mówi, są prawdą. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Życie bez Boga prowadzi do beznadziejnego końca, ale życie z Bogiem jest nadzieją, która się nigdy nie kończy. Czy masz prawdziwą nadzieję? Czy masz prawdziwe życie? Czy masz Jezusa?